moje życie 6 lat temu miało być całkiem inne. Miałam mieć siostrzeńca lub siostrzenicę. Moja siostra starała się o dziecko. To miały być nasze lata, miały być szczęśliwe, radosne, w gronie rodzinnym, a stało się całkiem inaczej. Każdy przeżył z nas stres. I to bardzo mocny stres. Na przykład u mojego syna, gdzie syn ma 20 lat, już jest prawie siwy. Mój syn był bardzo związany uczuciowo z siostrą. Relacja ich bardziej była jak brat z siostrą. Bardzo się lubili, kochali. Na początku też nie mógł dopuścić tej myśli, że już jej nigdy nie zobaczy i to już jest koniec. Święta są już inne, nie są tak radosne, jak były 6 lat temu, czy 7 lat temu. Nie ma tych spotkań naszych, czego mi bardzo brakuje, tych spotkań z siostrą i rozmów z nią, wypadów, nawet na takie zwykłe zakupy babskie. Tego już nie ma i tego nie będę miała. Gdy umieliśmy być razem, potem znowu ktoś nas podzielił. Będzie proces w sprawie katastrofy smoleńskiej. Przyczyny są znane. Donald Tusk będzie przesłuchiwany. W normalnych okolicznościach, gdybym miała przeżywać śmierć swojej siostry, to na początek jest ta żałoba, smutek, człowiek się nie chce pogodzić z tą śmiercią, ale później następuje taka jakby melancholia, takie wyciszenie, zaczynamy taka refleksja, zaduma. W naszym przypadku, przynajmniej w moim przypadku, jest tak, że no niestety ta żałoba nie ma tego końca. Moja żałoba jest co roku rozdrapywana, rozszarpywana. Moje uczucia są po prostu stawiane na granicy wytrzymałości. Jest to przykre, sprawia mi to ból. Po prostu ja tą żałobę przeżywam wtedy w bólu. To nie jest taka żałoba, gdzie powinnam ją przeżyć w ciszy, spokoju i w równowadze, tylko to jest żałoba przeżywana w takiej rozterce, rozdrapanych ranach i co i rusz jakichś dziwnych sensacjach wybuchających, które są bardzo dziwne, dla mnie przynajmniej, i niestworzone. Naprawdę bardzo bym sobie życzyła tego i bym chciała, może w końcu to nastąpi, że tego 10 kwietnia każdy z nas przyjdzie na grób, pomodli się, zapali tą lampkę i na tym zakończymy. Pomyśli, refleksję odbędzie, zadumę nad tym grobem i koniec. I na tym polega żałoba.